dobrze? Idzie do ciebie Zuzka, stary mały chłopiec, pokoś, bardzo Zuzka. Ale to jest owieczka, maskotka. Maskotka Lali, tak? No już. To jest od Baby Annabelle. No ja bycie. A posek? A dam dalej drugi dzidziuś, tak? To chodź, dzidziusiu. Cześć! Witamy się z Wami na naszym kanale Twin Story Vlog. W kolejnym vlogu. Słuchajcie, dziewczyny wróciły z przedszkola. Pogoda brzydka, nie dopisuje, jest szaro, ponuro i w ogóle tak ciężko i źle. Humor też taki nietęgi. I zaczęłyśmy się bawić lalkami, no i trochę nam się humor poprawił. Także dzisiaj Baby Born i akcesoria w akcji. Zobaczcie, jak sobie dziewczyny fajnie radzą, bo one się pięknie opiekują swoimi lalami, naprawdę pięknie. Co chcesz, kisiel? Co, będziesz karmić lalę? Tak. Kisiele? A ja też. A to może trzeba lalę posadzić, nie? Najpierw. Tak. A może no. Też kisiel? No możesz, podzielicie się. Posadzić. Lalę na krzesełko. Posadźcie tutaj, macie krzesełko jedno. Kisielu. No. Kisiel. A nie mogę posadzić. O, super, Nela posadziła. Ale wiecie co, weźcie sobie, tutaj są jeszcze, o, w tym waszej siateczce, tu są nocniczki Lali, ale tutaj jest jeszcze miseczka. Niech sobie ktoś przełoży na miseczkę. Ja. No, kisiel. Kisiel sobie troszkę przełóż na miseczkę. Lala twoja uwielbia kisiel, tak? Tak. Mhm. Karmisz ją. A ty, Nela, karmisz Lalę swoją kisielem? Tak. Mhm. I dać mi taką łyżeczkę, bo ta łyżeczka jest nie da rady. Tą no to dałam ci drugą taką specjalną do Baby Born. Proszę. No. Dobra. No już. Weź sobie drugą chusteczkę. Kulki poszły. Gdzie te kulki poszły? Tutaj w środku są pod materiałem, wiesz? Gdzie te kulki poszły? Widzę. Widzisz? A ty zobacz. Widzisz? Tam no, tam do środka poszły. Są, cały czas są. No. To co, czytamy Lala może książeczkę na dobranoc? Na śliczne korale lila. Lala będzie bała, jak będziesz jej tak robić? O, będzie się bała Lala. I co, śpi ta Lala już, czy nie? Lala, idziesz ze swoją klaską. Śpi moja. Śpi twoja Lala. Ja idę do mojego. Idę do mojego pokoju, gdzie Lala śpi i gdzie mam mieszkanie. Idziemy do twojego mieszkania, papa. 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 Tam jest moje mieszkanie. No już się dziewczyny wyniosły do drugiego pokoju. One, słuchajcie, tu ciemnawo jest, dlatego ja tak wyglądam, bo nie dość, że ciemno na zewnątrz, a my też nie mamy jakichś takich mocnych żarówek akurat nie u dziewczyn w pokoju. Więc zazwyczaj doświetlamy lampami, jeżeli coś tutaj nagrywamy. A dzisiaj już nie wyciągałam lampy, więc no dlatego to światło jest takie właśnie żółte i nie bardzo. Dziewczyny się poszły bawić do drugiego pokoju. A ja Wam powiem, że to jest teraz ich ulubiona zabawa. Wiecie, takie lale, opiekowanie się, gotowanie tym lalom, przebieranie je, dawanie im jeść. I wszystko, co się wiąże z opieką, z taką ogólno pojętą zabawą w dom, no to jest teraz dla nich po prostu ich żywioł, ulubione rzeczy. I kupujemy różne takie właśnie rzeczy, które mogłyby im do tego pasować, żeby one mogły się bawić, więc one się tak teraz społecznie rozwijają. No, Nela sobie siedzi tutaj na sofie.
I czyta Lali książeczkę, tak? Co ty masz tu za książeczkę taką specjalną dla dzidziusiów? Tak. Bo my w ogóle wszystko dla mamy Lali. Dla dzidziusiów. Dla Lali dzidziusia. Dla Lali dzidziusia, tak jest. Piwinki. I ta czapeczka to w ogóle była kiedyś dziewczyn. Wyobraźcie sobie, jakie one były malutkie. Jak ta czapeczka się mieściła na jej główce. Jak baby born. Co tam? Co u ciebie? I kurale są za mniej, żeby nie śniło jej się. Żeby jej się nie śniło, schowasz jej korale. Okej. Okay. Żeby nie płakała. Żeby nie płakała, dobrze. A mojej Lali psuje się piciu z łazienki. A co tutaj się dzieje w domku? Halo, kuku. Rozumiem. Pada deszcz. Deszczyk pada? Tak. I co? I wy jesteście w swoim domku, tak? Opiekujecie się swoimi lalami? Ja idę po pisie. Słuchajcie, dziewczyny poszły się kąpać, to ja jeszcze parę słów o Baby Born. Bo jak już dzisiaj wywołaliśmy temat Baby Born, to jeszcze wam powiem, jaka jest moja opinia na temat tej lalki i czy to w ogóle jest warte uwagi. Tak jeszcze tytułem wstępu. Ściągnęłam sobie przed chwilą na komputer te pliki, bo tutaj niestety na podglądzie nie widziałam tego i bardzo was przepraszam za jakość dzisiejszego vloga. Nie wiedziałam, że tu jest tak słabe światło i że, bo nagrywam z GoPro. I nie wiedziałam, że GoPro sobie po prostu nie radzi przy tym oświetleniu, dlatego są te pasy, bo to znaczy, że to światło jest po prostu zbyt ciemne. I dlatego to tak wygląda. Przepraszam za jakość. Więcej tego robić nie będę. Przynajmniej postaram się może doświetlić jakąś lampą, ale to dzisiaj była, wiecie, taka spontaniczna akcja. Ja po prostu dorwałam GoPro i zobaczyłam, że dziewczyny się bawią. To sobie myślę, pokażę wam, jak ta zabawa wygląda. No nie jest to w żaden sposób reżyserowane, więc też poszliśmy na żywioł. Wybaczcie. Myślę, że lepiej oglądać gorszej jakości ujęcia, ale takie nasze, prawdziwe, niż takie reżyserowane. No bo to wtedy już nie jest vlog i nie jest już vlog rodzinny i nie jest już vlog domowy, tylko serial. Dobrze przemyślany i dobrze wyreżyserowany. Ale wracając do naszej Lali Baby Born. Zobaczcie, ona wygląda w ten sposób. Ja wam pokażę z bliska, bo może ktoś nie widział, a może się też wahacie nad taką lalą. Baby Born od lat jest bardzo lubianą lalką. To jest taki wybór nie tylko w Polsce, ale i za granicą, bo i Niemcy bardzo lubią Baby Born, zresztą to są chyba ichniejsze lalki, tak mi się wydaje. I generalnie jest w wielu krajach te Baby Born są na topie i to jest już naprawdę od wielu, wielu lat. Tu się niewiele zmienia w tych lalkach, ale ich ogólnie największą zaletą jest to, one są oczywiście takie jak potrzeba, miękkie, wiecie, mają ładną buzię te lale, bo to też w dzisiejszych czasach te lale mają różny wizerunek i one niekoniecznie są fajne, ale ich przewagą nad większością lalek w tym momencie jest to, że one nie są elektroniczne, one nie mają baterii, nie mają niczego, co mogłoby się popsuć, zalać. To jest wszystko, wiecie, oczy się ruszają tak jak w lalkach sprzed kilkudziesięciu lat. To oczywiście nie jest ubranko dedykowane do tej lalki, czapeczka jest tylko dedykowana, ale no tak było, no to ja dziewczynom po prostu na AliExpress kupiłam kilka ubranek, tak w jakichś tam kwotach 6-8 zł, takie to są mniej więcej przedziały cenowe, żeby one miały też do czego, żeby mogły też po prostu przebierać te lalki. A część rzeczy jakichś tam drobnych typu tam czapeczki, jak widzieliście, to mamy po prostu po dziewczynkach, no dziewczynki były malutkie jak się urodziły i część tych rzeczy po prostu pasuje na taką 43 cm Baby Born. Co jest fajne, myśmy dziewczynom te lalki w ogóle kupili, jak one miały jakoś około 2 lata, chyba troszkę więcej niż 2 lata miały, jak dostały Baby Born ode mnie. To jest mój wymysł, mój zakup i uważam, że bardzo udany. Te lale właściwie, tak jak widzieliście wczoraj, one karmiły kisielem. Tam to do środka nie wpadnie, ten kisiel wiadomo, to trzeba potem powycierać, ale im się podoba takie karmienie kisielem. Są tu też dedykowane kaszki, które lala może połykać i zrobić kubkę. Można lalę napoić i lala siusia, do lali jest też specjalny nocnik i buteleczka. I to się dzieciakom bardzo podoba. Takie, słuchajcie, dawanie lalce pić, czyli naśladowanie, o tutaj się lepsze światło jest, czyli takie naśladowanie tego, co one same robią, a właściwie o czym jeszcze pamiętają, że rodzice im podawali, tak, do picia, to jest takie super dla nich, naprawdę jest super, im się to super bardzo podoba. One mają oczywiście dużo różnych lalek. Taka jest prawda, że moje dzieci mają mnóstwo zabawek.
i część dostają, a część po prostu, to jest też mój wymysł, ja też od czasu do czasu coś im kupuję, jakieś nowości. I mają też takie lalki, które są w jakiś sposób elektroniczne, co możecie zobaczyć chociażby na ich kanale Twin Story, bo czasami te rzeczy pokazujemy. Czy jakieś Crybabies, te lalki, które tam od malutkiego bobasa do takiej lali dziewczynki siedzącej, gdzie tam jej włosy rosną i ona się powiększa i staje na nogi. Czy mają jeszcze takie inne lalki, również takie bobasy, ale takie zwykłe bobasy, które nie mają tej dodatkowej funkcji na to siusianie i jedzenie. Ale te lalki są najchętniej przez nie wybierane, najbardziej lubią się bawić nimi i z tego, co zauważyłam i widzę też po jakichś tam różnych znajomych, to dziewczynki bardzo lubią Baby Born. Faktycznie ta lalka zrobiła furorę i faktycznie ona przez cały czas, musicie mi wierzyć, dobrze się sprzedaje. Wcale nie jest tania, bo ta lala kosztuje prawie 200 zł za sztukę, więc to nie są małe pieniądze za lalkę, a mimo to ona się dobrze sprawdza. No i dziewczyny mają już ją 2 lata, rzucały nią 1000 razy, robiły z nią różne rzeczy i tej lalce się, słuchajcie, nic nie dzieje, nic. Wszystko jest z nią w porządku. Jeden mieliśmy tylko incydent taki, ale to na piasku, że się piasek dostał do oczu i oczy nie chciały się zamykać. No ale to jest piasek, tak? To są specjalne, szczególne warunki i z tym trzeba uważać. Raczej do piaskownicy takich rzeczy nie zabieramy. Tym bardziej, że tutaj może się zepsuć też ta funkcja tego jedzenia kaszki i robienia kubki. I tutaj raczej nie należy tam niczego do środka pchać, oprócz właśnie dedykowanej wody. Kisiel jest spoko, kisiel jest, słuchajcie, okej. I to jest też jakiś tam nasz wymysł, znaczy ja to podpatrzyłam gdzieś na jakimś filmiku po prostu dziecięcym, ten kisiel. Dlatego, bo kisiel po pierwsze jest w jakiś sposób rozwodniony i wystarczy dać trochę wody i on się rozpuszcza. Nawet jeżeli on tam się dostanie do środka do lalki, to on się rozpuści. On na pewno tego urządzenia nie uszkodzi, a poza tym on jest, wiecie, w jakimś tam kolorze czerwonym czy zielonym i to jest takie też dla nich ekscytujące, że ta lala coś tam je. No, to tyle na temat Baby Born. Dla mnie zabawka super. One mają miliard akcesoriów do tych zabawek, do tych lalek, także i kołyski, jak widzieliście, i różne grzechotki, co zostały im tam z dzieciństwa, i ubranka, które ja kupiłam, ubranka, które gdzieś tam zostały z dzieciństwa, czy gdzieś pasują na przykład z innej lalki i one sobie wymieniają, dedykowane buteleczki, wiadomo, jakieś tam czapeczki, różne rzeczy. Bawią się, zabawy naprawdę nie ma końca. Oczywiście to trzeba też troszeczkę im dawkować, czyli ja to chowam na jakiś czas, potem one to znowu odkrywają i się tym bawią. I tak to mniej więcej u nas wygląda. Na tym kończymy tego vloga. Mamy nadzieję, że Wy też jako tako w tą deszczową pogodę jakoś sobie ten czas organizujecie i Wasze pociechy, albo właśnie te pociechy, które nas oglądają, bo wiemy skądinąd, że oglądają nas dzieci, które oglądają dziewczynki i zaglądają na kanał, żeby trochę podpatrzeć, co tam u dziewczynek słychać. Bardzo jest nam miło, zapraszamy Was serdecznie. Kanał jest dla całej rodziny i na pewno będą tutaj treści, które będą dla każdego. Także możecie być spokojni, czy rodzice możecie być spokojni o to, że nie będziemy tutaj umieszczać treści, które są nieodpowiednie dla dzieci. Kanał jest dedykowany dla całej rodziny. Mamy świadomość tego, że może nas oglądać jakieś dziecko w związku z tym, że to jest kanał tak naprawdę dziewczynek. Więc staramy się dopasowywać te treści tak, żeby one dzieciom również pasowały i były dla nich interesujące. Trzymajcie się. Do zobaczenia jutro. Dziękujemy Wam, że byliście dzisiaj z nami. Zostawiajcie dla nas łapki w górę, subskrypcję na kanale, żeby nie przegapić kolejnych odcinków i widzimy się jutro o 9:00. Pa, pa!